No i witam was wszystkich po dłuższej przerwie z ubłoconego podwórka. Widły do palet zsunięte, czyli będziemy zdejmować big bagi. No, przyjechał ostatni kurs, to znaczy jeszcze jeden bus przyjedzie, drugi samochód. Ale kurde, MTZ powiedział, że on pierdoli i on sobie robi przerwę. Nie chce odpalić. Przyjechał drugi bus, nie wiem, już trochę postał, spróbuję, może odpali. Kurwa, tylko odpal. Gdzie tam, kurwa? No i nie idzie, skurczysyn, nie chce odpalić, chłopaki czekają. Wstyd jak chuj. Ja może by jeszcze jeździł na tym, kurwa. Jak ci napierdolił na oleju? Ty. Wypadło. Aha. Dobra, można powiedzieć, że oszukałem przeznaczenie. Jak ma mi bajeczka strzelać, znowu w tym roku, to zapierdzieliłem opony, czyli koła całe z samolotu, lotnicze. Jakieś światła trzeba tutaj robić lepsze, bo to co jest, to patrzcie. O. Taki blask dają, kurwa, jak wymie krowy. Kurwa, coś pękło. A, zajebałem łyżką w beton, ale ładnie nabrało. No i jedziemy. No i rozjebało MTZ-a. Ja pierdolę. To co strzeliło jednak. Ale jeszcze nie wiem co. No chyba zacznę od tego siana. No i już się zaczęło. Już MTZ nie chce odpalić, ledwo kręci. Dzień dobry. Dzisiaj akcja obornik, ale nie ten. Nie wyrzucanie obornika, a roztrzęsanie obornika na polu. Coś tu pyknęło, coś tu mogło pyknąć, kurde. A, już kurwa widzę. Przecież pyknęła tu śruba, ja pierdzielę, no nie wierzę. Nie, to jest kurwa nie na moje głowę. No idzie, będzie szło. Teraz robota pójdzie. No i tak się skończyła przygoda. Ale żeby tego było mało, no to dwa na raz. No i co? Zerwało śrubę i zrywa cały czas. Tak pierwsza pójdzie, to będzie szło. No to będzie szło. No ale ja idę zjeść obiad najpierw, bo nie już jestem. Kurwa, zjadłem obiad i wąż mi strzelił. Strzelił wąż od pomagania. Kurde, z pierwszą łyżką po obiedzie. Czajcie bazę? Gęsta. O, już rozlał, kurwa jebany. Nie wiem, teraz jak już wzmacnianą kupiłem, ta była. Jakie to firmy było? Instist. Cokolwiek. Winantas. Chuje tam. Zobaczcie tutaj, co się wyprawia. To tutaj coś dla fanatyków Roundupu. Będziemy zapuszczać Roundup na pola, będziemy truć polskie dzieci. Najlepsze mnie bawią komentarze, że z 10-hektarowego gospodarstwa da się żyć na dobrym poziomie, tylko trzeba umieć gospodarzyć. Co ty pierdolisz, pajacu? 10-hektarowego, kurwa, ze 100-hektarowego to nie ma żadnego poziomu życia, chyba że rozmawiamy o dwóch różnych poziomach. Tak więc odpinamy opryskiwacz i podpinamy rozrzutnik obornika. Walimy obornik dzisiaj, podziemniaczki. Będzie obornik, będzie orka, będzie szło, będzie akcja. Nałek. Poszło. Nie, chuja poszło. Zerwało śrubę, kurwa. Ja pierdolę. Teraz trzeba się wycofać tam. Kurwa, ja siedzę? Ja pierdolę, siedzę. Siedzę, kurwa! Toż to nie ma już ratunku dla mnie, kurwa. Aj, tam kurwa taka robota. Ja wiedziałem, że tak będzie. Będzie szło, będzie akcja. Czy mi będzie potrzebna nawigacja? Teoretycznie byłaby potrzebna, ale uchwyć się spierdolił. Kurwa! Dziadostwo wszystko. I już od następnego sezonu zaczynamy tam siew, nie wiem jak to nazwać. Siew w celu zarobkowym, no przede wszystkim. Tam ma zostać zasiane, zapielęgnowane, zebrane i zarobione. I mnie to nie interesuje, jak ja to zrobię, ale mam tak zrobić i chuj. Plastik na pole. 500 lat będzie się rozkładał, ale ja mam czas. Kołek. Tym kołkiem chyba w pierdol dostawały i tutaj schowały, skurczysyn. Teraz będzie koniec. I koniec to już jest baterii, kurwa, wiedziałem, że tak będzie. O, jak widzicie, mauzerów trzech nie ma, ale za to pojawiły się trzy bociany. Nasze polskie bociany zwiastujące szczęście. Pieprzony wiatr, no. Chyba zamknę zaraz te drzwi całkiem. Już będzie lepiej. Nie no, kurwa. Co ja do chuja męczennik jestem jakiś, żebym tak to robił? 4 4,50.
No nikt z tego nie będzie strzelał, jak będzie centymetr w tą czy w tą. Jak kurwa 4,40. Fajrant. Znaczy, że taki fajrant ja tu będę czuwał. Nie jestem sam. Jest ze mną trzech kolegów. Myślę, że dzisiaj jakoś na zmianę dotrwamy kurwa do końca, nie? Proszę bardzo. Cztery lampy, 200 W, 16 tysięcy. On to są lumeny, kurwa. Nie wziąłem młotka. A nie wziąłem. A dzisiaj w planie mam niewiele, ze względu na to, że nie lubię poniedziałków. Zaznaczamy w betonie, w słupie w sumie. Sięgnę? Sięgnę. A kurwa! Ładnie. To już nie będzie dobrze. Tu trzeba słuchać silnika, kurwa, a nie radia. Się ponauczali te młode teraz, kurwa. I teraz trzeba posprzątać i wziąć się za robotę. Musisz mieć w chuj wersów. Tutaj muszę mieć w chuj motorów. Przede wszystkim, kurwa, nie mam żadnego, nie? I to mnie boli. Zrobiłem dla was doświadczenie wczoraj i chciałem się podzielić opinią, że nie warto mieszać piwa, wódki i bimbru. 10 zł parking, ojebało ich. Dzień dobry. Ile? 10 zł. A czemu tak drogo? Tutaj będzie się działo, tutaj widzę ludzi dużo. Ludzie się już zaczynają zwijać, a my dopiero przyjechaliśmy. To są właśnie zakupy pod wpływem akumulacji emocji. Nieplanowane były te zakupy, nie do końca przemyślane, bo i tak nie mam kurwa sprężarki, ale mam piaskarkę teraz. No. I chuj, będziemy tańczyć kurwa. I przyszedł jeszcze regał do zadań specjalnych. Nie pytajcie mnie o niego nawet. O, nie wiem ile tego się daje, tak jak mówiłem, jestem nieprofesjonalistą. Zobaczymy, co z tego wyniknie. O kurwa, wynikło. Kurwa, jaki tutaj jest burz. Najgorzej, że to pokrzywy są po 2 metry, nie? Ja pierdolę, jaki burz. Pisało na stronie tej farby, że grunt musi być specjalny, jakiś do tej farby, kurwa, chuj wie jaki. I był link do strony, nie? Wszedłem na ten link, zamówiłem ten grunt, dyszkę, przyszedł grunt uniwersalny, kurwa. Zwykły grunt uniwersalny. To taki mam w garażu bańkę. Doszły małe naprawy blacharskie. Mam nadzieję, że klient nie będzie zły. Przyjeżdża dzisiaj facet usługowo i będziemy tutaj zapierdzielać wszystko pianką pianką, kurwa. Muszę posortować plastik do lasu, to na złom. Dawaj Grzesiu, to pierwszy. Kurwa, Parczewski ubór. Okazało się, że pan kierowca po pierwszej akcji, jak zobaczył grę o to, że pytał się o co chodzi z tą naklejką. Bo mówię, że to po prostu jest kanał na YouTube Grzesia. Komediowo-rolniczy. Mówiłem kurwa, kierowca jesteś ty i żaden inny chuj kurwa. Powiedz, co masz w ręku? Nie wiem. Kawałek MTZ-a. Kuba, chodź na chwilę. Dwa takie same silniki. Który idzie do tej włeski? Ten. Czyli idzie ten. Zobaczcie, jak mi sprzedali silnik. Miało być cały układ zapłonowy, a kurwa cewka tylko z kablem dostawała. Co do was, kurwa, pokaż. Zerwany wili. Ściągacz się zerwał. Teraz go zaskoczymy, kurwa. On cały dzień ściągacz robił. Kuba, ja jestem zajebisty. Zobacz, ja zrobiłem, kurwa, w pół godziny. Tutaj taki przerywnik, bo przyszedł pistolet nowy do kabiny. Do kabiny piaskowania. No i wjechaliśmy już na to większe pole, duże pole, ładne pole. To ja pierdolę. Jesteśmy na polu. Nie! Nie kurwa! Toż to kurwa moje obciążniki z Porsche. Także jeszcze podam, kiedy ci podpadały. Where the fuck I am? Dostałem maila, że dzisiaj przyjdą paczki, no i będzie też ta do audycji. I teraz audycja znowu nie będzie zrobiona, bo nie ma Kuby. Trzeba będzie coś wymyślić, trzeba tą audycję wypchnąć stąd, bo i właścicielowi potrzebna. A może nie. Dam mu Albatrosa jako ten samochód zastępczy. I gogle do spawania.
Jest z nami Andrzej. Cześć, witam wszystkim. Niezadowolony klient z warsztatu Audi stoi drugi tydzień. Jakie masz, jakie emocje tobą teraz szargają, powiedz? Jestem bardzo denerwowany. Nie spłacają się sytuacją, gdyż samochód miał być do odbioru. A to widzę, że nic się nie zmieniło. Cały czas tej samej. Nie no, zdjęliśmy, widzisz tutaj plastiki. Plastiki pozajmowaliście i to kurwa ma zmienić coś w tym, że w waszej naprawie, tak? No wagę zmniejszyła, będzie szybciej. To są felgi, na których przyjechał. Zobaczcie, jak wyglądała opona. Druty na wierzchu, wycięty cały ten rant. Pęknięta felga, schodziło powietrze. Dostał gdzieś na kamień. Tak samo wycięty rant opony, dziura. A ja kurwa zamykałem licznik. Muszę dalej podjechać. Nie wierzę, kurwa. Kuba! Pomyliłem wajchy, kurwa! Ty, pojebane jest takie jeżdżenie do tyłu, kurwa! Ja tutaj ręczny chciałem zacisnąć, czaisz, ja gazu dałem, kurwa! Weź, kurwa, nie jedzie do chuja! Miałem brać usługę piaskowania, ale przecież mam takie sprytne urządzenie. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Na dworze, bo to będzie pylić mocno. Czekaj, co tu, Kubo, popioskować? Kurwa, no dyszę. Puściłem, kurwa, przewód i dyszę rozwaliłem. No przecież szlak mnie zaraz trafi. Nie no, nie wejdę tam w ten, kurde, gnój. Trzeba sypać tutaj. Później podgarnąć. Idzie, a teraz mogę podjechać. Nie idzie, kurwa. BHP w naszej firmie to podstawa. Jak to widzisz? Właśnie, kurwa, nic nie widzę, dlatego musiałem to zdjąć. Jest piątek, 11 listopada, dzień flagi. Nie, nie podoba mi się za bardzo, ale mam jeszcze stary środek, mój kiedyś tutaj miałem. Drugie pół zrobimy. O kurwa. Zszarł lakier. O co to chodzi? No i który efekt lepszy? Żaden. Zrobiło się groźnie. Drugą przyczepę przywiozłem, ale się nie otworzyła burta, kurde. O kurwa! Ma się refleks, co? Ja pierdolę. PHP w naszej firmie to podstawa. Kurwa, jakieś śmieciuchy. Pozgarniam i spierdalam. Jest cement, jest piach, ładowarka gotowa, szufla gotowa. Trzeba to jakoś wkopać, ustawić w pionie. Chyba krzywo trochę. Tutaj reklama zrobiona, wygłuszona. Kuba się postarał. Kuba, mistrzu się postarał. Nie trzęsie się. Nie no, tu się jeszcze trochę trzęsie. Zobaczę, jak ta odpali przy takim przymrozku. Oho. No i chuj, no i cześć. Pozamytane, kurwa. A ja mam, o proszę, jaki wybór, kurwa, u grzecha. Kumulatorów dostatek. O! Jebany. Kurczę, mam zlecenie na wiertnicę. Obiecałem wczoraj, bo wczoraj było dzwonione, że pojadę, a dzisiaj mamy to. No idę, zobaczę w ogóle, czy lawetę odpali. Chciałbym się z tego wykręcić, ale nijak. Tu nie ma w ogóle akumulatora? Siedzi, kurwa. Siedzi i się nie odzywa, dobra. Jedną lawetę mamy z głowy. A ona będzie ślisko, na pewno będzie miała, kurwa, ciężko wjechać. Ja już to sobie wyobrażam. Ja ci gwarantuję, że ona wjedzie. O kurwa. Ręczny działa. I chuj. Nie pojedziemy już.